piątek, prawie już koniec tygodnia. Poranny bieg, później do klienta, do półek księgowych, po bloczki gazbetonowe, bo coś buduję. Znaczy będę próbował, ale najpierw bieg. Jeżeli ktoś się interesuje wynalazkami i osobami, które te wynalazki stworzyły, tak jakby Musk teraz, to na Netflixie się pojawił dość dobry film. Thomas Alva Edison. Boys! Wojna o prąd, gdzie mamy Edisona i drugiego gościa, na tą mamę tak akurat nie pamiętam, jak on miał. George Westinghouse, czy jakoś tak. I w każdym razie to jest w latach, gdy Edison już wynalazł żarówkę. Oczywiście opatentował i były właśnie te dwie osoby, które walczyły o to, jaki ma prąd być używany. Oczywiście Edison był za prądem stałym, który był teoretycznie bezpieczny, natomiast druga osoba była za zmiennym, który był bardziej wydajny, szczególnie przy przesyłaniu na duże odległości. Do tego drugiego jeszcze z czasem dołączył taki pan jak Tesla. I oni tam różne rzeczy tworzyli. Fajny film pokazuje, jak po pierwsze takie osoby, które tworzyły różne rzeczy, jak były spłukane totalnie i liczyły na subwencje innych osób, a dwa, jaka to była paskudna wojna i Edison też nie był najprzyjemniejszą osobą. Tesla jest tak słabo pokazany, jest tylko jako dziwak pokazany, natomiast ważna jest końcówka tego filmu z jednego powodu, bo jakby Edison jakby stworzył coś na kształt, znaczy stworzył po prostu kształt pierwszej kamery, którą później dopracowali bracia Lumière, ale przed braćmi Lumière był Polak, który też stworzył swoją wersję kamery, no ale jak to mamy jako naród w zwyczaju tworzyć coś, ale później nie potrafimy tego sprzedać. O, tak można by to powiedzieć. Bracia Lumière zresztą oficjalnie mówili, że oni podpatrzyli to co oni stworzyli na właśnie wystawie, gdzie Edison pokazywał jakby swój wynalazek, swoją kamerę. Natomiast to, co warto pamiętać, to jest to, że ostatnia scena w tym filmie, gdzie Edison stoi przy Niagarze i tam kręci, to właśnie już był projekt braci Lumière, bo kamera Edisona była bardzo ciężka i ciężko było ją transportować i też tylko chyba jedna osoba mogła oglądać jego film naraz. Dopiero bracia Lumière zrobili to, że można było obejrzeć film, można było mogło obejrzeć więcej osób, czyli po prostu salę kinową. No, także jeżeli ktoś jest zainteresowany takimi rzeczami, no to bardzo polecam. Warto poświęcić ten czas na zobaczenie tego. Takie nakrywanie popsuje mi czas, ale co się nie robi dla dobrych ujęć. Wczoraj miałem okazję, robiłem filmik dla żony, jako kamerzysta. Pani przyszedł. Pierwszy raz. Przynajmniej żona zrozumiała, po co robię i uczę się takiego montażu. I ostatni taki moment. Przebiec się, gdy jest jeszcze ciepło, o tej godzinie. Później ma być deszcz. W niedzielę chciałem dychę. Jeszcze raz spróbować przebiec. A jak będzie padać, to człowiek jednak w deszczu nie chce mu się. To jest zupełnie inne wyzwanie. Lokmet, a jak tam z twoją głodówką? Bardzo dobrze. Trzymam się jej.
bardzo dobrze się czuję dzięki niej. I jak się biega, to też czasami cię słupię. I już kilogram w tydzień poszedł. Trzeba dużo pić. Jeszcze takie kilka metrów. Te kilka metrów jest najgorsze. Człowiek ma najwięcej wątpliwości, czy biec dalej. To jest pierwszy raz próbowałem tego. Jest coś takiego jak transkrypcja, to jest chyba od Google'a aplikacja. Musicie mieć połączenie do netu, ale wszystko to, co mówicie, spisuje. Więc podyktowałem historię podcastu, której potrzebuję i nie miałem kiedy jej jakby zgrać. Wiem, że są inne tule, ale na razie ten wybrałem jako taki pierwszy do testowania. Z aplikacją taką mobilną, która działa, więc mogę sobie jadąc dyktować, więc to jest mój personalny skryba. Będzie trzeba przecinki, kropki podrabiać i tylko pewnie przeformatować, bo jednak inaczej mówimy niż byśmy coś pisali. Więc ciekawy jestem tego rozwiązania, jak wyjdzie. A on ciągle pisze.